Siema, w ostatnim czasie ptaszki świerkają, że... Siema, w ostatnim czasie ptaszki ćwierkają, że dość dużo kont związanych z farmieniem skrzynek w CS-ie zostało zbanowanych przez Valve, jak możemy zobaczyć na przytoczonym przez Gabe Followera, czyli na dość, jakby na to nie patrzeć, legitnym źródle informacji. Możemy zobaczyć, że bardzo, bardzo dużo takowych to właśnie kont zostało zbanowanych na jakichś to właśnie farmach i tak dalej, i tak dalej. Czy będzie to miało wpływ na market, jak to będzie miało wpływ i tak dalej. Na samym starcie, warto sobie powiedzieć, na co to będzie miało wpływ. Otóż według mnie to będzie miało wpływ głównie na te skrzynie, które znajdują się w Prime Dropie, gdyż na nie szansa na wydopienie jest 99%, 1% jest na te starsze skrzynie, w związku z powyższym tutaj upatrywałbym dużo mniejszego wpływu. Największy wpływ, jak nie cały wpływ, zostanie przekierowany na te to właśnie nowe skrzynie, których, jak to możemy zobaczyć, jest dość dużo i będzie dalej dość dużo, tylko po kolei. Na samym starcie, jeszcze warto sobie powiedzieć, że kilowata schodzi około 85 tysięcy dziennie. Jest to gigantyczna liczba, tak na dobrą sprawę warto sobie o tym po prostu wiedzieć. Warto również wiedzieć o tym, że kiedy co tydzień jest startowany drop, jak to sobie możemy zobaczyć na przykład na tym wykresie, no to tutaj ewidentnie to się właśnie odbija w tym to momencie. Co tydzień możemy zobaczyć, że jest ten spadek wartości w środę, nie bez powodu. Wtedy restartowany jest drop, w związku z czym market jest po prostu zalewany nowymi skrzyniami. Warto o tym wiedzieć. Co warto również wiedzieć, że dzisiaj mamy oczywiście środę, czyli mamy owy reset dropów. I mam powody, żeby pokusić o stwierdzenie, że jest on nieco niższy, niżeli to miało miejsce wcześniej. Czy aby faktycznie? I tak i nie. Tutaj musimy jeszcze poczekać, aż ta środa powiedzmy minie, musimy poczekać jeszcze, aż minie trochę więcej czasu i aż faktycznie będziemy mogli zobaczyć to na przykładzie, nie wiem, kolejnych 3-4 tygodni, żeby po prostu zobaczyć, że teraz te spadki są mniejsze, czyli ten wpływ właśnie farm był dość duży. I bardzo ważna i istotna kwestia. W momencie, kiedy mamy te farmy, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile de facto tego czegoś było. Bo możemy się pokusić o stwierdzenie, że tego było bardzo, bardzo dużo. I myślę, że to jest dobre stwierdzenie, tylko do końca nam to niewiele mówi. Bo bardzo, bardzo dużo to nie wiem, czy to jest liczba liczona w setkach, w tysiącach, w setkach tysięcy, czy w milionach tych to właśnie kont, czyli potencjalnych skrzynek na markecie. Warto wiedzieć, że jeżeli tutaj nie mamy takiego konkretnego rzędu wielkości, ciężko jest to oszacować. I sam, drogi widzu, sobie odpowiedz na to pytanie. Czy według ciebie te farmy to była naprawdę gigantyczna część? Ich było po prostu tak cholernie dużo, zalewali w gigantycznych ilościach Market Steam, że to może mieć gigantyczny wpływ, to jest opcja numer 1. Taki gigantyczny wpływ skutkowałby tym, że być może te skrzynie w aktywnej puli dropów gdzieś tam troszeczkę zyskają na wartości. Może nie jakoś bardzo, no bo jednak dropią i dużo ludzi po prostu na całym świecie normalnie dropi, ale w momencie, kiedy jest obcięty ten podaż ze strony właśnie tych farm skinów, no to według mnie jest jakaś szansa na to, żeby to poszło do góry. Jeżeli tych właśnie to było cholernie dużo, tych oczywiście farm. Jeżeli tych farm było, powiedzmy to sobie tak trochę, na zasadzie, że okej, coś tam ich było faktycznie i tak dalej, no to bardziej bym się tutaj spodziewał w kierunku długoterminowym. Warto sobie również powiedzieć o tym, czy aby na pewno Valve zatkały dziurę raz a porządnie. To znaczy, czy w jaki sposób te farmy skinów nie obejdą tego, czy nie będzie jakichś nowych rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli faktycznie taki scenariusz miałby miejsce, no to wtedy cieszymy się z czegoś, co nie będzie miało żadnego wpływu na market. Aczkolwiek, jeżeli założymy sytuację, że Valve sobie poradziło z tym problemem raz na zawsze, albo poradziło sobie z tym problemem w 99%, no to możemy pokusić się o stwierdzenie, że będzie to miało duży wpływ w perspektywie długoterminowej. Już tłumaczę dlaczego. Z tego powodu, że jeżeli mamy taki klasyczny, powiedzmy to sobie, tryb życia skrzynki, to znaczy skrzynia wchodzi i straci na wartości, co się ode dość dużo sobie spada na wartości, następnie wchodzi kolejna skrzynia, w związku z czym ta skrzynia już powiedzmy to wcześniejsza, już tak na dąs pewnie jest aż tak na świeczniku, dalej się jej otwiera mega dużo i w tym momencie warto sobie zwrócić uwagę na to, że spośród 30 milionów otwartych skrzynek w ciągu ostatniego miesiąca, około 18 milionów to są skrzynie z aktywnej puli dropów, czyli z tej puli, o której pokusiłem się o stwierdzenie, że to będzie miał największy wpływ, jeżeli chodzi o te zniwelowanie tych wszystkich farm dopiących i tak dalej. Warto o tym pamiętać, warto o tym wiedzieć, tak samo jak o tym, że tak na dąs pewnie w perspektywie długoterminowej, ten cykl życia skrzyni może zostać trochę zmieniony, będzie ich trochę mniej, przez co w momencie, kiedy ona wyleci, ten wzrost będzie dużo większy. Przez to, że jest jej trochę mniej, kiedy ona dropiła, no to logicznym jest, że dużo po prostu mniej będzie tych przedmiotów dalej, kiedy szansa na drop takowej jest dużo, dużo mniejszy. W związku z czym wartość takowej skrzyni może też być dużo, dużo większa. Tylko tutaj nie galopowałbym aż tak mocno i aż tak bym mocno z tym się nie zapędzał. Z tego powodu, że weźmy pod uwagę inne czynniki wpływające na wartość skrzyni. Chęć ich otwierania, liczba graczy, których mamy w CS-ie, która gra obecnie otwiera skrzyni i tak dalej, no nie? Sytuacja na markecie, czy obecnie market jest powiedzmy to pompowane z niego dużo pieniędzy i jest po prostu dużo kas na jakieś openingi i tak dalej. Hype na różnych to właśnie social media, znaczy na streamach, na YouTubie, żeby robić jakieś openingi powalone i tak dalej, i tak dalej. To również jest bardzo ważne. Oraz przede wszystkim atrakcyjność owej skrzyni. Jeżeli w skrzyni znajdują się jakieś powalone rękawice, powalone noże, które każdy chce dropić i nawet z perspektywy content creatora, lepiej zrobić opening. Mniejszej ilości, ale dużo ciekawszych skrzynek z perspektywy tych dropów, które tam mogą polecieć. Dużo bardziej się kliknie, że trafi jakiegoś powalonego karambita Sapphire'a, niżeli to, że trafi jakiegoś
Falkiona, Safaja czy coś takiego. Chyba rozumiesz, o czym mówię. W związku z czym należy sobie zdać z tego sprawę. I trzeci scenariusz, czyli scenariusz pod tytułem: te farmy nie miały aż takiego dużego wpływu. Było ich dużo, ale nie oszukujmy się, one ginęły w tym, co tak na dobrą sprawę robiło całe community, czyli normalni, powiedzmy to sobie, gracze, inwestorzy i tak dalej. I w takiej sytuacji wpływ będzie naprawdę, naprawdę znikomy. Jedyne, czego bym się tutaj spodziewał, to to, że te spadki, które mają miejsce właśnie w środę, będą troszeczkę mniejsze. Z tego powodu, że te po prostu środy powodowały, że te farmy często lubiły się po prostu wypukiwać z tych to właśnie skrzynek i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym faktycznie wtedy może być tego troszeczkę mniej, może spadek być trochę mniejszy. Być może jakiś tam faktycznie ewidentny wzrost wartości, tylko też ciężko spekulować, bo to byśmy musieli jakby wziąć spadek wartości w momencie, kiedy te farmy są i kiedy go nie ma. Byłby troszeczkę wyższy, ale też nie jakiś gigantycznie, nie przesadzajmy. Więc czy wpływ jakiś będzie, musisz ocenić sam na podstawie trzech przedstawionych wcześniej scenariuszy. Mam nadzieję, że film Ci się podobał i widzimy się oczywiście już jutro. Trzymaj się, strzała!